Cześć, tu Michał. Dzisiaj opowiem o wyprawie rowerowej do Austrii. Po zrobieniu kilku wypraw w Polsce, Biskupin, gdzieś tam Góry Sowie, Stołowe, w 2004 roku pojawił się pomysł, że fajnie byłoby zobaczyć coś innego, pojechać gdzieś dalej. No ale gdzie? Pamiętam z dzieciństwa, bo byłem w Austrii, że tam były piękne góry Alpy. Chciałem je zobaczyć, przecież to moja druga pasja, albo nawet pierwsza, góry. No i padło na Austrię. Wyprawa miała trwać tylko tydzień. Mieliśmy przejechać przez Czechy, Austrię i dostać się do Zell am See, gdzie przy odrobinie szczęścia mieliśmy nadzieję zobaczyć Großglockner. Co z tego wyszło? Zobaczcie. Naszą przygodę rozpoczęliśmy z Kalisza, pojechaliśmy pociągiem do Ostrowa, a potem pociągami tłukliśmy się aż pod Jelenią Górę. Tam rano zjedliśmy jakieś śniadanie, przepakowaliśmy sobie rzeczy na rowery do sakw i ruszyliśmy w górę w stronę Szklarskiej Poręby. Koniec jazdy pociągiem, jesteśmy w Jeleniej Górze. Coś zjemy? Nie, będzie widać. Podjazd był ciężki, do tego pogoda była kiepska, padał deszcz. Już na tym etapie mieliśmy ciężko się zebrać i jechać dalej. Tyle to wytrzymało. I co robimy? Jedziemy. Do domu. Do domu. No ale udało się. Przejechaliśmy przez Przełęcz, dojechaliśmy do Harachowa. O! Stamtąd wsiedliśmy w pociąg i całą trasę do czeskich Budějovic jechaliśmy pociągiem. Czesi nie mają pociągu, mają autobusy na szynach. Co mają? Autobusy na szynach. W czeskich Budějovicach byliśmy gdzieś około godziny 3 w nocy. Było zimno, było nieprzyjemnie. Jeszcze w nocy jesteśmy w czeskich Budějovicach. Trzeba znaleźć tylko trasę, żeby stąd wyjechać. Kiedy jedziemy na pole namiotowe. Jechaliśmy całą końcówkę nocy. Nad ranem dotarliśmy pod granicę czesko-austriacką. Ma 47. Od po trzeciej jedziemy z tych czeskich Budějovic. Cały czas było pod górę. I tam rozbiliśmy się na kempingu. A teraz idę spać. Rano do czego? Zobaczymy najpierw. Ja mam te, to się do jedzenia. Co? To jest nie mam. Ale ty co masz? Co? Ale ty chcesz rozpinać? Rowery, jutro rano. Poszliśmy spać o 10 rano. Pomyśleliśmy, że chwilę się przekimamy, wstaniemy i będziemy pełni życia. No i tak też się stało. Budziliśmy się o 16. Wszystko było fajnie, tylko po pewnym czasie zorientowaliśmy się, że jest to godzina 16, ale kolejnego dnia przespaliśmy prawie całą, ponad całą dobę. To tu gdzieś jesteśmy rozbici. Bo stąd przyjechaliśmy, nie? Tu przyjechaliśmy przez to miasteczko i tu idzie teraz ta. Ten most. Czy trzeba się cofnąć? Pojechać tu? Kurczę, tu chyba jest przeprawa promowa, mam nadzieję. Jest promowa, tak. No, żeby tu się nie pierdaczyć, nie? No, tu i pojedziemy potem już Austrię. Stwierdziliśmy, że jeżeli już przekimaliśmy tyle czasu i zostało nam tylko popołudnie, to nie ma sensu dalej się ruszać. I poświętujemy. Zjedliśmy prawdziwą czeską kolację, brambory, hranolki, co tam jeszcze było, jakieś kiełbasy, do tego trochę piwa. No i poszliśmy w Kimę. Rano zjedliśmy porządne śniadanie, spakowaliśmy namiot,
zebraliśmy wszystkie nasze hajdawery. Ty z chleba jest? Co ty, tyle podbiłaś? Nie ujebałem się. Dobre, no to jest 10 porcji. 10 porcji, ale dla dzieci. Żeby dostać się do Austrii, mieliśmy jeszcze przepłynąć jezioro Promem i dalej to już tylko Austria. Ja mam tam 20. Ty nie szukaj, no. Po przekroczeniu granicy naszym oczom ukazała się Austria. Czysta, zielona, pagórkowata. No pięknie to wyglądało. Jadąc z północy na południe przez Austrię, przecięliśmy Dunaj. To jesteśmy nad mądrym Dunajem. Jakiś taki brązowy. Po przekroczeniu Dunaju jechaliśmy znowu w dół. Góry robiły się coraz wyższe, coraz fajniejsze. Jak zobaczyliśmy właściwe Alpy, o, to był szok. To wtedy zrobiło fajne wrażenie. Ale to jeszcze nie były te właściwe, to jeszcze nie były wysokie Taury. Największe wrażenie na nas zrobiło miasteczko Gmunden, które jest wkomponowane w góry, w Alpy, przy jeziorze. No, widoki przepiękne. Tam też rozbiliśmy się na kempingu, przenocowaliśmy, rano zjedliśmy śniadanie i ruszyliśmy dalej w stronę Zelamsee. Widoczki były nadal przepiękne, górzyście. Oczywiście korzystaliśmy z tras takich, które są mało uczęszczane. Jest tam mały ruch, ale to wiązało się znowu z drugiej strony z tym, że te drogi poprowadzone są wysoko w górach. Teraz na trasę 158, przez górki, jak przejedziemy, a potem jeszcze z 5 dych i będziemy w Zelamsee. Więc macie i zjazdy, i podjazdy. Są bardziej męczące, oczywiście widokowo są śliczne, ale wymagają większej kondycji. Ja bym kurwa ile trasy. Po przekroczeniu jakiejś tam przełęczy, nagle naszym oczom ukazały się wysokie Taury. To był prawdziwy szok. To wreszcie były góry i to dopiero zrobiło wrażenie. Okej, no dobra, to już rozumiem teraz. Teraz mi się podoba. Ja pierdolę. Zobaczymy Zelamsee czy nie? Zobaczymy. Na krótko, ale zobaczymy. Pedałowaliśmy tak cały dzień, zbliżał się wieczór. Droga prowadziła wąwozem, nigdzie nie można było się rozbić, nie było miejsca na namiot. Z lewej strony była tylko ściana, z prawej strony była rzeka i za nią kolejna ściana, więc żadnej opcji na rozbicie się. A z tyłu goniła nas burza. No, burza dawała ostro się we znaki, zaczęło już padać. Dotarliśmy do pierwszej, lepszej miejscowości. I co tu robić? No, szukaliśmy miejsca, żeby się rozbić. Pukaliśmy do domów, gdzie nas puszczą, ale tak, ciemno, burza
jakiś dwóch durni na rowerze. Nie wiadomo, co to są. Za gamonie. No, na szczęście udało nam się w jednym domu. Otworzyli nam ogród i udało nam się rozbić, ale nie musieliśmy rozbijać namiotu. Okazało się, że na podwórku była wiata, to taka potężna wiata z ławkami, więc zagospodarowaliśmy ją. Położyliśmy śpiwory na ławkach i tak przekimaliśmy całą noc. Zalałem się, się umyjemy. Leje, kurde, to jest najgorsze. Tu oczywiście towarzyszyły znowu nam góry, wysokie przełęcze, no ale po to pojechaliśmy, żeby je zobaczyć, żeby je zdobyć. Świetna zabawa. W pewnym momencie wpadłem na pomysł, że można by było zamontować kamerę, miałem taką dużą, analogową jeszcze, na bagażnik, na sakwie. Będzie wtedy mogła filmować do tyłu i coś się nagra. Tak też zrobiliśmy. Pomysł był ekstra. To, co zrobiło na nas ogromne wrażenie podczas tej jazdy, to kultura jazdy kierowców i zwracanie uwagi na rowerzystów. Jechaliśmy czasami kawałkami po głównych trasach. Jest nagranie, gdzie za mną jedzie ogromna ciężarówka. W Polsce, mając pobocze, mając kawałek pasa w lewo, oczywiście by mnie wyprzedziła 10 razy. Ta? Absolutnie. Jechała całą drogę do momentu, aż nie zjechaliśmy z Piotrem na pobocze, żeby nas mogła swobodnie wyprzedzić. Dopiero wtedy delikatnie zaczęła wyprzedzać. Szok. Tego w Polsce nie było w ogóle. Niestety pomysł z kamerą na bagażniku miał swoją jedną negatywną konsekwencję. Przy montażu kamery Piotr zostawił na parkingu plecak. Wrócił po niego. Ten to jest sklepowy, zapomniał plecaka. No już widzę, jak dojechaliśmy. I co się okazało? Plecaka nie było, a tym samym ciuchów i innych rzeczy. Katastrofa. No ale co? Byliśmy przed samym Zelamsi, celem naszej wyprawy. Dojechaliśmy do tego Zelamsi, rozbiliśmy się na kempingu, humory mieliśmy beznadziejne. Miałeś jeszcze jedną. Odjechać gdzieś obok na jakąś plażę, wykąpać się, czy nawet wykąpać się, podjechać tam. Ja miałem poczucie winy, bo to był mój pomysł, żeby montować kamerę. Piotr był wkurzony, bo to były jego ciuchy. Co tu robić dalej? Objechaliśmy jezioro dookoła, zobaczyliśmy miasteczko, ładne. Pogoda była beznadziejna i stwierdziliśmy, że przy tych warunkach nie ma sensu dalej jechać. Poza tym wyprawa była planowana na 5 dni, a to już był praktycznie koniec. Więc stwierdziliśmy, że trzeba kupić bilety i wrócić do Polski pociągiem. Finał. Jeszcze. Ochraniacze. Przydadzą się za rok. Pociągiem pojechaliśmy do Salzburga. Mieliśmy chwilę, żeby nawet pooglądać to miasto piękne. Potem dotarliśmy pod granicę z Czechami. Tu niestety trzeba było znowu dymać rowerami i pogoda była znowu beznadziejna, znowu nas zlało. Wtedy postanowiliśmy, że to jest nasz ostatni pobyt w Austrii. Do tej Austrii nie przyjadę. W Czechach, na dworcu, musieliśmy przenocować. Na szczęście mieliśmy tą możliwość, że pani na dworcu otworzyła nam cały dworzec, zamknęła nas w środku i mogliśmy sobie tam spać. Inni nie mieli tyle szczęścia, bo w nocy widzieliśmy, jak rozkładali śpiwory pod samym dworcem na peronie. Potem dojechaliśmy znowu do Harachowa i z Harachowa zjechaliśmy do Polski. Jak już mówiłem w filmie wprowadzającej do moich przygód z rowerami, które możecie zobaczyć na kanale, tych wypraw było znacznie więcej i mam nadzieję będą kolejne. I jeżeli interesuje Was to, co tutaj pokazuję i chcecie zobaczyć inne wyprawy albo zadać jakieś pytania, piszcie w komentarzach i subskrybujcie. Trzymajcie się. Hej!